Cześć, jestem Maguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft, w serii Minecraft Survey razem z Zio. Hej, nie wiem, czy tak się zawiesiłaś i ja tak też się zawiesiłem, także witamy was trochę zawieszeni w przestrzeni, mamy nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jeśli tak będzie, zostawiajcie koniecznie łapeczki w górę, no i wbijajcie do tego pana tutaj w karcie, go znajdziecie, jakbyście chcieli. To... Wbijajcie też do karty, bo tam pewnie jest zapis live'a dzisiejszego, który był kilka godzin przed tym odcinkiem wrzucony, jeśli go oglądacie, a jeśli oglądacie odcinek gdzieś później, to też możecie zobaczyć sobie ten zapis tego live'a, bo robiliśmy tam bardzo ważną rzecz, która będzie nam potrzebna do dzisiejszego odcinka. Dokładnie tak, ja wam tylko przypomnę, że jeśli chcecie sobie kupić Minecrafta albo dowolną inną grę, to na G2 a macie 3% zwrotu z kodem AGU. Dokładnie. Także koniecznie wbijajcie. Warto, ja kupiłem. Ja też kupiłam. Nie, żartuję. Znaczy nie Minecrafta, ale innej gry kupuję cały na G2A. Tak, cały czas. I cały czas kod AGU używam. I cały czas mam zwroty. Mówię wam, świetna sprawa. Dobra, koniec tego. Koniec tego. Zbieramy przede wszystkim materiały, które będą nam potrzebne, a będzie nam potrzebne szkło. Mamy skrzynkę jakąś zapasową? Nie, ja zużyłam ją na netherową skrzynkę. Ja mam problem drobny, jakby spojrzała na mnie, nie? Bo to wiesz, tutaj mi się nazbierało trochę piasku, który zbieraliśmy na ostatnim. To rzeczywiście jest trochę problem. Weź zrób jedną skrzynkę. Ale ja nie mogę, ja ci mówisz, to rzucę ci drewno, dobra? To daj, no. Poczekaj. Tylko nie tu! Masz? Nie! Obok jest, zejdź, nie złapiesz. Ak! Niestety. Ja ci chciałam powiedzieć, że i tak będziesz musiał go podnieść, żeby wrzucić do skrzynki, więc kurde, raczej to nie problem. No. Przy okazji zbiorę szkło, bo dobra, ono nam się przyda. Piaskowa dzisiaj. Skrzynka. Raz. Czekaj, my nie mieliśmy więcej szkła, a tu jest czyj, jak masz jeszcze trochę tutaj właśnie do tego. I właśnie, ile masz szkła, powiedz mi, bo to też ważne. 4 staki, 5 staków. Nie rzucaj mi tego, to a sobie zostaw, całe? Bo... Co? No całe? Tak, zaraz będziemy się bawić z tym w pewien konkretny sposób. A, no tak, dobra. Więc no, może wtajemniczmy na razie widzów to, co robiliśmy na livestreamie, jakby tak, ktoś nie stwierdziliśmy, widział, że za dużo mamy przestrzeni, jeśli chodzi o nasz ocean, za mało mamy wyspę, więc powiększyliśmy ją sobie trochę. I powstało nam coś takiego, taki kloc, który teraz spróbujemy trochę ukształtować. Jak widzicie, tutaj sobie zejdziemy pod ziemię. Nie robiliśmy całego wybrzeża, właśnie pod wodę nie będziemy. Tam trzeba będzie to doświetlić pod spodem, w razie czego jakieś prace konserwacyjne, wiesz, wymiana coś rur. Coś zrobimy, nie? Na pewno, żeby tam trochę światła rzucić na sprawę. No póki co, czekaj, wykorzystam... O nie, mały gówniok, pomocy! Raz, dwa, trzy. Tym razem bez widelca. 4, tak. No, w trakcie live streama mnie z widelcem zaatakował, no ale dobra, żyjemy. No to musimy teraz wyjść na powierzchnię i teraz tak. Tutaj zrobimy sobie szklany dach. Szklaną podłogę na razie, która później przemieni się w dach. To wszystko się dowiecie. No, dowiecie się w trakcie. Jeszcze kurde, nie mówimy, co to będzie, ale tytuł trochę mówić, zdradza. Ciężko... Tytuł trochę zdradza, tak, bo... tytułem już zdradzasz? Zdradziłaś już tytułem? Zdradziłam tytułem, kurde, co to jest. W sensie, no to chyba mogę powiedzieć, że to chodzi o oceanarium? Chyba mogę powiedzieć, skoro w tytule i tak to jest? A tak, tak, tak. No tak, no jest jak pyk, no widzicie sami. Słuchaj, w takim razie, może zacznijmy naszą wspaniałą przygodę z naszym oceanarium. Tak, ale żeby zrobić nasze oceanarium, gdzie potrzebujemy dużo kości. A problem jest taki, że mamy tylko 21. To nie aż tak dużo. Czyli na 8 sztuk szkła, bo właśnie, teraz tak, co my robimy? Najpierw potrzebujemy jasno-niebieskie szkło. Tak, dlaczego? Bo jasno-niebieskie szkło wodą jest najładniejsze, podobno ze wszystkich szkieł, które są w ogóle w Minecrafcie. Dobra, na razie 5 ale kości. Ile potrzebujesz tego? Nie wiem wystarczy, właśnie. Na razie zrób tyle. Mamy 30 sztuk barwnika będziesz miała. Ale wszystko mam zrobić? Wszystko, jasne, w opór. Dobra, w opór lecimy. 30 sztuk barwnika, teraz robimy szkło w jasno-niebieskim kolorze. To dawaj. Wiesz co, zrobię może... Nie, na razie dawaj te 2 staki. Tak? I tylko tyle? No zaraz zrobimy więcej. No i zrobię 3. I na razie 3 wystarczy. I te 6 sztuk zostawiam. Dobra, daję tobie stak tego szkła gotowego. No. I na razie włożę tutaj do skrzynki tej na górze resztę, bo za dużo rzeczy mam przy sobie, po prostu to nie chodź chcę teraz trzymać. Tam. I tak, musimy zacząć planować nasz pierwotny plan. Tak, pierwotny plan. A masz deski? Mamy stak, więc powinien wystarczyć mi na kilku... Logów? Sprus planków, znaczy ma. Tak? Tak. Okej, okay, to tak, ja w takim razie... Tak. Coś odłożyłam, co było mi potrzebne. Co ja odłożyłam? Pewnie crafting table, dobra. Jeszcze trochę potrzebujemy schodków z tych... Gdzie ty masz te drewno swoje? Odłożyłam je. 6 sztuk oak miałam. Jakie oak? Co ja robię? Oak? Czy sprus? A to schodki nie były z oaka w naszym planie, pomyśle? Mogą być, ale to... A masz sprusowe deski? Ty masz, ja nie mam. Ja mam tylko stak. To gdzie jest cały twój sprusowy ten? Przecież chciałeś kilka drzew. No ja tobie rzuciłam je, przecież robiłeś skrzynkę z tego, czy nie? Bo kilka sztuk. Dobra, nieważne. Dobra, okej, chodź tutaj do mnie. No. Mm-hmm. Nie robiłem z tego. A mi się wydaje, że robiłeś. Robiłeś z tego. Zrobiłem kurczę, z tego skrzynkę. Słuchajcie, dlaczego zużyliśmy z tego materiał? Skrzynkę, a nie... Dobra, Zio, bo my tu gadu, panikę się jemy, a trzeba się przespać. Właśnie, więc... Słuchaj, najpierw tak, zaplanujmy to, co chcemy zbudować, to przed całą nocą. Tak? W którym miejscu chciałaś to zacząć, bo ty to liczyłaś? Tak, ja to liczyłam i tutaj ten wystający ciuciek. Tak, to jest już ten pierwszy? To jest drewno.
Tu. Tak. Podnieś się. Tu. Widelec, tak? widelec strzela. O, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Szybciej. Słyszę tylko, jak cię roztrzaskuje. O nie, prawie cię trafił. O! To było bliskie. On wyjdzie do nas tutaj? Dobra, czekaj, rzuci do mnie. Idzie, dobra, idzie, może wyrzuci nam ten widelec. Okej, okay, ja go nie trafia. Ozeza. Czekaj, ja go do ciebie strzelę. Dawaj. Też popchnęłam go do ciebie. Jadę. O, już. Proszę bardzo, doskonale. Wypadł widelec? Nie. Kurde, nie, ja no, też to nie lipa. Dobra, widelce znikną do rana, mam nadzieję. No ja też, bo nie chciałabym, żeby tam były. Zdegradują się, biodegradacja. Ej, teraz mam takie pytanie do ciebie, a propos tych widelców, bo jak się rzucało strzałę w ziemię, ona się wbijała, to jak zniszczyło się blok, to ona spadała i wbijała się w kolejny blok. Czy tak samo dzieje się z widelcami? Spróbujmy, bo one tu jeszcze są. Ej, to jest dość ciekawe pytanie, bo ja szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem tego. Okej, okay, zobaczmy. Tak. Masz rację. Czyli można dziabnąć kogoś jeszcze widelcem, który można, tutaj jest. Można, czyli to jest jakby broń, która jeszcze cały czas jest funkcjonalna, że tak powiem. Ja cię kręcę. No dobra, zaczynamy. I czekaj, okay. Czekaj, bo na krawędzi miał być schodek. Krawędź jest jeden dalej wysunięta. Okej. Okay. No, czyli tak, tutaj w tym miejscu, słuchajcie, robimy schodek. I tylko pytanie, czy normalny? Normalny miał być w normalnej kolejności. Trzy, bo ja tak to wymierzyłam. Dobra. Zaraz się utopię jak nic. Okej. Okay. Utopię się, chociaż jestem pod powierzchnią. I teraz tak, na jaką mam wysokość? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kratek, aż my mamy tego klocka tutaj. To dobrze, słuchaj. I teraz tak, trochę mam logu, więc pomogę ci. Przydałoby się oddychanie pod wodą i na pewno do kolejnych prac będziemy po prostu potrzebowali tego oddychania pod wodą. Więc na razie robimy taki zarys. Na pewno przyjdzie taki czas, że po prostu zrobimy to bardziej elegancko, wiecie, przystroimy i tak dalej. Na razie robimy to tak, żeby wyglądało w miarę fajnie i jednocześnie, żeby dało się to szybko zbudować. Przede wszystkim jest jeszcze jedna ważna rzecz. W naszym planie, żeby to obudować, będziemy musieli zrobić jeszcze jedną warstwę tych desek sprusowych, bo to jest tylko pierwsze, dlatego jeszcze tutaj nie stawiaj tego schodka. Schodki będą postawione jakby jeszcze na narożniku tego. Okay, nie wiem, dobra. Czy rozumiesz, nie? Tak, rozumiem, że tutaj będziemy mieli jeszcze tak i dopiero w tym miejscu będzie sam schodek. Masz rację. Dobra, a no to dlaczego? W takim razie... Warto też dodać, no ponieważ musimy umieścić tutaj szkło pomiędzy tymi. Spójrz. Takie, ja już się zajmę szkłem, bo ja już nie mam desek, ty rób deski. Okej, to ty to rób, ja zajmę muszę poddychać trochę. Strasznie ciężko się oddycha teraz, bo wcześniej w Minecrafcie było tak, że wystarczyło wypłynąć na powierzchnię i już oddech nam się uzupełnił. Ale teraz... to jest teraz w miarę prawidłowo, bo rzeczywiście jest. Musisz chwilę się dotlenić, żeby znowu zanurkować. I dopiero możemy oddychać, nie? Więc... No, dokładnie. To prawda, to jest bardziej naturalne. I czekaj, bo teraz szkło jest tutaj w tym miejscu, dobrze. Czyli wszystko jest jak najbardziej prawidłowo. Na razie mi się skończyły te deski, także zobaczę, czy... Tak, wyrosły drzewa wszystkie po kolei. No to świetnie, ja mam jeszcze sadzonki przy sobie prawdopodobnie, więc będę mogła trochę odsadzić za chwileczkę ich, jak je zbierzesz. Myślę, że nie będzie problemu. Z tego też wypadną sadzonki, będzie można je zamienić. Topię się. Dawaj to szkło tam rozkładaj. Rozkładam. Ja mam jeszcze niecały stak, także... Myślę, że nie wystarczy nam tego szkła przede wszystkim, jako że mamy tych ścian dość dużo. Dlatego mówiłem, że spokojnie możesz w opór robić tych barwników, że tam tego wiesz. Spokojnie, wszystko jest w najwyższej skrzynce z lewej strony. Okej. O nie, masz silka? Mieliśmy silka? Nie, ty masz silka albo jest w skrzynce? Jest w skrzynce, bo trzeba przynieść, bo nie chcę marnować tego jednego szkła, które postawiłem. Dobra, weź tam jedno szkło, to nie ma takiego znaczenia. Nie, no jak to ma znaczenie? Każdy materiał się liczy w momencie, gdy jesteśmy biednymi... Nie ma co, aż tak się spinasz, to prawda. ...biednymi minecraftowymi świrami, czy coś. Co? Co, nie jesteś minecraftowym świrem? Nie, to dealerek jest minecraftowym świrem. A, myślałam, że ty też jesteś minecraftowym świrem. Nie. No dobra. Okej, skończyło mi się szkło. W takim razie lecę szybciutko, przygotuję trochę więcej i rzeczywiście dużo więcej będzie go potrzeba, więc wydaje mi się, że nawet połowy nie zrobiliśmy jeszcze, albo jesteśmy blisko połowy. Ja mówię, mam jeszcze niecały stak, także jeszcze chwilkę zaraz dobuduję tam. Super. Ja w takim razie, tutaj mamy dwa staki i ja wszystko, co w takim razie, całe szkło, które mamy, przekształcam na te... Dobrze. No to tu. Bardzo dobrze. Słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry moment, żebyście nam napisali, jak wam się ogólnie podoba nasza budowla już na ten moment, bo ona będzie dość fajnie wyglądała, jak ją skończymy. Bo mamy plan taki, żeby obudować ją tak lekko z góry, jakby plażą. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, Szegu. W domu kraftuję szkło i dobra, zaraz jakbyś pokażę, mogła wyjrzeć co chodzi. Tutaj od strony pomostu. Dokładnie. No. Staj na pomoście i zatrzymaj się. Dobrze. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że to będzie lekko pokryte plażą. Z każdej strony będzie piasek tak lekko zjeżdżać. Że to tak jakby będzie wyrastało z tego piachu. No właśnie, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w całości. Jeszcze oczywiście zostaje nam ten jeden poziom tego, jeden poziom desek, który będzie. On będzie takie fajne robił nam przęsła. Myślę, że przęsło jest dobrym określeniem dla tego. Tak, to są takie oddzielacze naszych oceanariumowych okien. Mhm. No, od razu tak się zajmę tym. Tak się mówi oceanariumowe okna?
oceanarium. Okna w oceanarium będzie chyba ładniej brzmiało i bardziej po polsku. No w sumie myślę, że tak. Może masz rację. Okej, zostaje nam ostatnie przęsło do zrobienia. Ja szybciutko się tym zajmę, bo wolę zrobić to na głębokości. No to zostanie w takim razie trochę, ale to myślę, że wykorzystamy jeszcze spokojnie do czegoś. No już mówiłem, że możesz spokojnie zniszczyć bez jakiegoś strachu większego. Proszę bardzo, dokończ tam. O nie, wpłynęłam i przez to nie mogę rozwalić, wpłynęłam w blok. Bo teraz jak się naciśnie sprint, to się wpływa jakby w blok. To robi się o jedną kratkę niższym, nie? Tak. Też to zauważyłem. Taka dziwna zależność. I przez to przestajesz na przykład kopać to, co kopałeś do tej pory. Mhm. Okej, okay, już mamy to wszystko tutaj zrobione. W takim razie teraz tak, wyciągasz to, widzę, jeszcze blok wyżej deski. Dokładnie tak, deski, tak jak planowaliśmy. A ja idę po piasek i zacznę już tak powoli obsypywać plażę. Mhm. Także masz naszą piaskową skrzynkę, możesz z niej sobie skorzystać. Okej, okay, ona bardzo mi się przyda. Wezmę stak, myślę, że na razie wystarczy stak. No, myślę, że więcej. Tak? No to wezmę od razu, nie wiem, 3 staki? Myślę, że więcej. Dobra, wziąłem 4. 3 wystarczą, zupełnie. Wziąłem 4. I teraz tak, ty tu już zaczynasz obsypywać? Ja teraz jeszcze tak, chciałbym tutaj na razie desek kilka ogarnąć, bo problem jest taki. A czy mam te deski mają wystawać z tego, czy też mam je przysypywać? Nie, znaczy one mogą się obsypywać, nie? Ja myślę, że tak, najpierw to weź sobie zarysuj taką lekki łuk. Daj mi stak piasku. Albo troszkę. Proszę, masz 63 sztuki. Okej, okay, super, wystarczy w zupełności. I teraz tak zobacz. Tutaj, myślę, że stąd dobrym pomysłem będzie, żeby obrysować to tak. Chodź o mnie. No, idę. Najpierw zanim zaczniesz obsypywać to, bo nie zrobisz tego naturalnie, jak będziesz tak obsypywać. Musisz to zrobić tak. Odznacz sobie coś takiego. Ale też nie za daleko, bo ja nie chcę. Ja wiem, ale spójrz na to, że wtedy, jak zrobimy to w ten sposób, to jesteś w stanie zrobić sobie taki jakby fajny schemat, wokół którego będziesz budowała. I zrobimy sobie takie lekkie półkole, widzisz? I na podstawie tego widzisz, gdzie ta plaża ma się zaczynać. Obsypuj najpierw pierwszy poziom, później dodamy drugi, który będzie trochę krótszy tak ale dalej. Pamiętaj, że nie wszystkie deski trzeba przysypać, więc o to tutaj nie może być w tym miejscu. Bo jakby nie, te u góry oczywiście, że nie mogą być, no bo to bez sensu. W sensie miejscami może tak być, ale tutaj nie wszędzie. No, tak, ale ja myślę, że to bliżej brzegu zrobimy obsypanie takie, o którym ty mówisz. Okej. Okay. No chcemy w każdym razie, żeby to wyglądało w miarę naturalnie, no bo oczywiście zrobiliśmy najpierw takiego kloca, po prostu prostokąt, ale to po to, żeby po prostu odciąć wodę, którą będziemy oczywiście usuwać, bo tamto wnętrze będzie naszym pomieszczeniem, naszego oceanarium po prostu, więc tak to rozwiążemy. Dobra, i patrz, jeszcze można tutaj wyciągnąć gdzieś tyle, nie? Tutaj nie ma co takiego pojedynczego. Tutaj jeszcze trochę zasypiemy. No pewnie, całość jak najbardziej. Tutaj można też kawałkiem zrobić tak, że ta część wychodzi na brzeg na przykład. Chodź tutaj z tej strony, jeszcze piasku możesz podsypać od strony Okej. No i słuchajcie, tym samym zostaje nam w miarę naturalne wejście naszych żółwi, bo to na tym nam zależało, żeby żółwia plaża, ona jest w tym miejscu, więc musi być taka naturalna jak była. No i to jest to, co żółwie raczej nie będą miały nam za złe tego, że zbudowaliśmy im łagodniejsze podpłynięcie. No ja mam nadzieję, że nie będą miały. Dobra, wiesz co, tutaj czekaj, za daleko. Strasznie nie lubię kopać bloków pod wodą, ale no cóż, tylko troszeczkę musimy myślę, tego zrobić. Myślę, że nikt tego nie lubi. No, jeśli lubicie, to napiszcie w komentarzu, czy wy należycie do tych wyjątkowych kilku osób, które lubią. Którzy uwielbiają sobie sprawiać tą przykrość. Dobra, wiesz co, o taką zostawiam. Myślisz, że jest okej? Okay? Myślę, że tak, czekaj. Ten najbliższy tutaj brzegu. Tutaj brakuje desek. Wiem, mówię, ten najbliższy brzegu brzeg jeszcze możesz troszkę najbliższy wyciągnąć. Brzegu brzeg, o ten tutaj? Z tej strony? Od strony żółwi, tak. Tam jedną kratkę taką możesz dodać troszkę. Nie rób takich ciuczków wystających. No wiemy, dlatego pojedynczy ciuczek i tyle. I jeszcze tam jeden bloczek z drugiej strony dodaj. Nie? Dwa dodałam. Super. I teraz mamy piękne zejście do teraz wody. Teraz tylko ostatnia rzecz, jaka nam zostaje, to zrobienie tego tak, żeby... Oczywiście wejść do środka i wykopać cały piach, ale myślę, że to zrobimy od strony brzegu. Nie będziemy się jakby pod wodą wkopywać, żeby tam nalewać wody. Po prostu tak, robimy tutaj, może w tym miejscu? Tylko pamiętaj o tym, że ten piach będzie się sypywać ci na głowę jeszcze w momencie, kiedy będziesz próbowała jeszcze niżej. Jeszcze. Woda mnie zalewa. Czekaj, bo ja źle ten. Bo tutaj jest plaża. Mówię, jeszcze niżej zejdź, jeszcze niżej. Okej, okay. I teraz możesz na wprost. Dobra. Nie, jeszcze nie wszędzie. Dobra, poczekaj, ja to zaraz ogarnę. Chociaż nie wiem, czy ja już jestem w środku, czy jeszcze... Nie, jeszcze nie jestem w środku. Dobra, tutaj trzeba będzie zrobić... Na razie tylko most zrób mi, później to zasypiemy odpowiednim piachem. W tym miejscu, na tej wysokości musimy dodać jakiś bloczek. Okej, okay. I wchodź teraz dalej. Znowu tutaj będziesz też musiała dodać bloczek, okej. Tylko ja nie mam bloczków. Dobra, dodałem bloczek.
oczywiście później to rozwalimy. Okay. I teraz jeszcze jestem pod całym sufitem już. Tak? Tak, już jestem. Możesz przyjść do mnie. Dobra, poczekaj. O nie, czekaj, zepsułam jeden blok. Dobra. Co ty tam psujesz? No nie wiem, właśnie. Słuchaj, musisz bloki stawiać na tej wysokości, na której będzie to jakby zablokowane, bo u góry nie możemy plaży za bardzo zdegradować. Wiem, ale ja chciałabym, żeby ta plaża, ona później była naprawiona. Czy możesz mi piach dać, bo masz tego piachu prawdopodobnie całkiem sporo. Tak, mam i całkiem wykopuję. Teraz tak. Dobra, ja sobie wezmę z piaskowej skrzynki. No, myślę, że to będzie rozsądniejsze. Dobra, chociaż dokop się na razie do ściany frontowej. Wiesz? Dobra, to kopię. Będzie chyba rozsądne. Zobaczymy już swoją drogą, jak wygląda nasze oceanarium tak naprawdę od przodu. O, i to jest to, co mi chodziło, bo widzimy ryby, widzimy... O, ja ciebie ryby, też już widzę. Widzimy... Gdzie ty mnie widzisz? O, oh, hej. Cześć! O, zioty, rybo! Patrzcie, jesteśmy w oceanarium, a zio jest rybą, którą możemy obserwować. To jest właśnie bardzo fajne. Będziemy też widzieć pewnie potwory, które będą tutaj pływać, nie? Kurde, strasznie fajny koncept z tym. Jest, tak mi było potrzeba tego update'a wodnego. To jest super sprawa, muszę powiedzieć. 1.13 to jest super przełom dla Minecrafta. To prawda, ja też jestem zachwycona. Wiesz co, na razie dam światło tutaj na tym poziomie, na tych słupkach. Tak, 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 śmiało. No dobra, wiecie co, ja myślę, że tak. Tyzio, przychodź tutaj do mnie, bo teraz już możemy skopać to. Mm-hmm. I zrobimy to chyba na... Czekaj. Na timelapsie. Za daleko skopała mnie. Tak, bo tutaj już jest most, to już jest ostatni... Poczekaj, ten. Tak, to już to przemysło jest końcem. Dobra. Już pod nim w ogóle ściany nie musisz chyba robić. Okej, okay, no to w takim razie nie robię pod nim ściany. Znaczy rozwalam, bo tutaj ścianę zbudujemy. Zastanawiam się, dokąd możesz to dokopać w tą stronę, żeby plażę nie zacząć niszczyć. Ale ja dotąd dokopałam. W tą stronę, do plaży do żółwiowej jakby. No, wiesz co, na razie jakbyś mogła wyjść stamtąd, nie możesz wyjść za bardzo, nie? No, nie mogę, bo ja utknęłam. Chyba, że sobie wykopię wyjście, nie? Czekaj, ja widzę, gdzie jest szkło, jakby widzę do którego momentu. Czekaj, zaraz światło tutaj rzucę. Właśnie, bo... O, widzisz? Jeszcze jeden blok mogę zrobić. Okej, okay, dobra, to no to widać. To w ten sposób. I to jest jakby nasza krawędź. Ja myślę, że tak, przede wszystkim wyznaczymy sobie krawędzie brzegi te. O nie, łopatam. Słuchaj, rzucisz mi łopatę? Właśnie chcę to zrobić, ale ja mam lepszy pomysł, ogólnie fajny plan, żeby za pomocą pochodni niszczyć piasek. Będzie to zdecydowanie szybciej. Nawet, to tak zrobimy, to, ale to tak czy siak musisz rzucić mi łopatę. Już i przyjść już razie. Możesz do mnie, już biegnę, bo już nie przyjmujemy ja się bym chciał ogólnie noc. Się kimnąć właśnie przez to, że potwory mogą nam wskoczyć tutaj. Dobra, to wiesz co, ja się posadę na piasku i wyjdziemy po prostu tym samym punktem, bo specjalnie zrobiłam to zejście takie, no bo ono jest i tak robocze, ono po prostu polega na tym, że będziemy mogli tam zejść, wykopać dobra. Co trzeba i wrócić normalnie do domu. Łopata raz, łopata dwa. O, dzięki, zasypałeś mnie łopatami. Zasypałem zamiast łopatami. Mnie przykryć kołdrą, to mnie przykryłeś łopatą. Tak, tak, ja rzuciłem łopatę, żeby Ada się lepiej spało. Tak, bęk w głowę. Okej, teraz możemy trochę piachu tego pozbyć się. No, fajnie jakby nie byłoby ja na razie jakąś drabinę mieć tutaj do tego, żeby się dostać. Także jakbyś mogła szybko skraftować jeszcze drabinkę. Nie ma problemu. A ja ci ogólnie pokażę jakąś fajną taktykę na to, jak można by to szybciej rozkopać. Dobra, to jest nasz początek. 6 drabin wystarczy? Nie, wiesz co, dorobię jeszcze trochę. Tyle, żebyśmy mogli się wydostać na samą powierzchnię. Dobra, więc wiesz co, potrwa. Zostawię 9? 9 zrobię na razie. A w razie czego mamy. Będziemy mogli wyjść. Już tam widzę, siedzisz w środku. A już siedzę i już zaczynam wdrażać mój plan do tego. Także ojejku. Chodź do mnie, od razu ci pokażę, czekaj. Jak to będziemy mogli zrobić. I po prostu będziemy mieli naprawdę fajny sposób na szybkie tego rozkopanie. Masz trochę pochodni, mam nadzieję? 12. Wystarczy w zupełności. Mam do mnie. 12 i będziemy. Do samego narożnika, wiem, jak chodź. Będziemy to robić. Okej. Okay. To co, myślę, że timelapsik jakiś z fajnego punktu widzenia, co? To wiesz co, to ja się tak. Na dwie kratki. Tak zrobię. Ja będę obserwatorem, na szczęście zio będzie dzisiaj wykonywał brudną robotę, a ja będę po prostu patrzeć i zobaczymy... Okay. Czekaj, czyli tylko co? Jak to ustawić, o tak? Tak, tak, ustaw się w ten sposób i myślę, że zaczynamy w takim razie. Miłego oglądania przez 4 do 10 sekund. No dobra, słuchajcie, budzimy się do życia, trochę pomożemy się przy końcówce. Wygląda całkiem, naprawdę, moim zdaniem, fajnie. Musisz pozbierać pochodnie, bo mam pełny ekwipunek już teraz. Dobra, zbieram. No zbierałeś pewnie masę bloków różnych. Słuchaj, mam piasku cały ekwipunek. Dobra, ja w takim razie trochę tutaj pooświetlam też, jeszcze. No nieważne. Gdzie masz jeszcze piasek? Nie, wszędzie mam piasek w tym momencie, w tym? Bo... W tym dobra, huk? Dawaj szybko, jeszcze jedna ściana nam została. Widzicie, tutaj szkło nam fajnie odznacza, dokąd mamy to wykopać. Tam popełniłem błąd w trakcie timelapsa, mogliście widzieć, woda mnie trochę zalała. No tak, no to ale... zdarza się, no nie? Tak, no tak. Ja myślę, że to tutaj to już można ręcznie, bo jest trochę bloków też innych niż piasek tutaj w tym miejscu. Ty masz pochodnie w drugiej łapce po prostu, nie? Tak, tak, tak. Ja w sensie miałem, jak to robiłem, bo teraz tak przestałem.
Myślę, ojejku, że można spokojnie ja to jeszcze, lamię z tym. Jeszcze się postarać z tym trochę. Słuchaj, nie wystarczy szybko postawić, czemu ja kopię, zadaję pytanie takie, czemu ja kopię kilofem zamiast łopatką? To też mnie zastanawia. Kto zna odpowiedź na to ale, pytanie? Ale szybko ci idzie całkiem, nie? Zobacz. Sprawnie, no słuchaj, ja jestem sprawna tutaj, tak jak i ty zresztą. Tobie też powiem ci szczerze, bardzo szybko poszło. A, dziękuję, dziękuję. O nie! Co? O, zalało się. No właśnie, to jest ten drobny problem. Tutaj zapomniałem deskę wstawić, wiesz? Poczekaj, nie mam desek już, kurde. Masz deskę? Nie, nie mam ani jednej. Ach! Dobra, to będziemy mieli windę wodną na razie tędy. Nie, to będzie nasze wejście. Zebrać. Nie, spoko, spoko. Niech będzie tutaj nasze wejście na razie, tymczasowe. Później je oczywiście sobie zalepimy. No, no i nie dawaj, mogę. Kończ. A, bo one się wypadły mi, skończyły mi się i nie z tej strony też brakuje jednej deski, więc uważaj nad tobą. Nade mną? Tam, tak, nad tobą jest taki narożnik. Nie, trzeba będzie go po prostu tutaj też deską przykleić, zobacz. A, okej, okay, dobra. No, no to tak, dwie deski mamy. Mamy gotowe też oceanarium. Znaczy, ono oczywiście nie jest gotowe jako pomieszczenie, ale jest przygotowane i szczerze wygląda super. Z jednej strony tak, a z drugiej strony bardzo ciemno wygląda, wiesz co? Myślę, że trzeba będzie tutaj jakieś światło, takie podwodne światło. Zobacz, jaki może jakiś pomysł widzowie, jakie można podwodne światło tutaj wstawić od frontu. Jakie podwodne światło można byłoby wstawić? Zobaczymy, na pewno jak trochę uda nam się... A czekaj, którędy ty wyszedłeś? Wypłynąłeś windą tak, wodną? Jak ze sprintem wskoczysz, to zobaczę szybko. O, super. Tak jak mówiliśmy na live streamie, jak uda nam się uzbierać potki, przygotować właśnie materiały na potki i przygotować je, no to wtedy to zrobimy. Ja tutaj tylko schodki dodam, które miały być od... Ojejku. A widzę, że super, piaskowa skrzynka przestała być piaskową skrzynką. Tak, bo na moment stała się śmietnikową skrzynką. Wiesz, że po prostu spieszyłam się, nie? Dobra, ja zaraz pokażę wam, jak to wygląda od zewnątrz, tylko dokończymy póki co. No schodki były w planie, jeszcze na pewno te słupy będą ozdabiane. Na pewno też zamienimy na inne bloki ściany i podłogi. Mhm. Oj, zaraz się utopię, ale się zaraz utopię. A tymczasem tak to wygląda od frontu na ten moment. Myślę, że na dole też dałabym... Jak myślisz, dać od razu schodki na dole tam? Do góry nogami ustawione? Myślę, że na razie możemy się wstrzymać jeszcze. Tak? Będziemy mieli potki dobrze, oddychania tak pod wodą, mówisz. Wtedy zajmiemy się robieniem ogólnie tego wszystkiego z zewnątrz. Tak, tyle. Tak wygląda póki co nasze scenarium i myślę, że to jest fajna opcja. Ja powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy zobaczyłam tą wyspę i zobaczyłam ten kształt, to wiedziałam, że tutaj powstanie coś właśnie w stylu oceanarium i dzięki temu będziemy mogli sobie pooglądać nasze żółwie, które swoją drogą popłynęły i nie wracają i... Edwarda to już w ogóle nie widziałam od dawna, ale... O, czekaj, tutaj ktoś siedzi. Barbara siedzi, ale Edwarda Barbara? Nie ma. Barbara. No i tak, jak powiedziałam, będziemy mogli sobie tutaj wejść... Wchodzę właśnie. I popatrzeć, jak wspaniale to wygląda. Na pewno jak dodamy trochę światła pod wodą, to będzie to robiło troszeczkę inne wrażenie. No jesteśmy bardzo wysoko, więc myślę, że nawet... Znaczy bardzo głęboko, więc nawet myślę, że te wieloryby będą mogły przypłynąć tutaj do nas. Jak myślisz, że tak? Zobaczymy kiedyś wieloryba przez okno? Ja tak rozkminiam na razie, jak można zrobić, żeby odciąć wodę, bo w tym momencie ten waterlogging rzeczywiście jest fajną rzeczą, że się bloki zanurzają, ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli zrobić windę wodną, to zobacz, na przykład, no mogę za pomocą trzciny sobie odciąć w dalszym ciągu, jest taka możliwość, ale pozostałe bloki zaczynają się trochę bublowato robić, na przykład tabliczki już w tym momencie zalewa woda. No, to fakt. Będziemy jeszcze o tym myśleć, bo oczywiście chcemy tam tą przestrzeń wykorzystać i na pewno w kolejnych odcinkach dowiecie się, do czego ją wykorzystamy. Tak to wygląda. Naprawdę ja jestem zadowolona z tego efektu. Napiszcie, jak wam się podoba nasze oceanarium. Jeszcze nieskończone oczywiście. Jeszcze nieskończone, bo to jest tak naprawdę długotrwały proces, zanim my to przystroimy. No moim zdaniem bardzo fajnie wygląda to, że pomimo tego, że wykorzystaliśmy tą przestrzeń, że zabudowaliśmy to, to dalej mamy naturalne to wybrzeże i oto to oceanarium jakby wyraz z tego naturalnego wybrzeża, a nie jest tak, że wiecie, bo mogliśmy zrobić tak, że po prostu zasypiemy od powierzchni i tylko zrobimy okno na ocean, a my zrobiliśmy to tak po prostu, że i od góry jest też woda. Dzięki temu nasze żółwie będą mogły sobie swobodnie wejść na swoją wyspę, na swoje wybrzeże. No, a my jednocześnie jesteśmy zadowoleni, bo to wszystko fajnie wygląda. Także czekamy na wasze opinie w komentarzach. Chcio, idziesz tutaj do mnie spać? Tak, chodź. No to chodź spać, bo otworzę ci nawet drzwi, żebyś był tutaj trochę szybciej. Zapraszam. Także napiszcie, co wy myślicie o naszym pomyśle. Przypominam o tym, że możecie zasubskrybować nasze kanały, kanał Zio w karcie i na ekranie końcowym. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my już dzisiaj z wami się żegnamy. Miłego dzionka, trzymajcie się, pa, pa. Na razie.